Our future depends on adherence to my strictures. We can no longer hope for Joseph to save us. He is not coming back. We must put him out of our minds and... Father. Niespodzianka, Ethan. Synu niewierny. Father? The father. Where have you been? Our land is under siege, our people threatened. You disappeared. You left us when we needed you most. Why? To hear God's plan, my son. To hear God's plan. My children. I know that you have suffered. And I know that you are afraid. I've been gone from you for a very long time. But you were not abandoned. God spoke to me, and he has shown me a path out of this darkness. We will no longer hide behind these walls. We will no longer simply hope that this plague of locusts leaves us in peace. The time to fight is now. God has sent us his sword. Here! God has tested their soul, and it is just, and it is pure. And I stand here before you to bear witness that this outsider is our shepherd. Father! And together, we will battle against the hordes outside our gates. And together we will march towards the future that God has promised us. No! You abandoned me. You abandoned us. Without a word, without instructions, leaving me to lead as best I could. And now, you return. As if descended from the clouds and presumed to lead? Yes. I am the leader here. Joseph is our leader. New Eden follows me! We stand behind the Father. Son, I know you've carried a heavy burden in my absence. I understand that. This is God's will. And sometimes we must sacrifice that which we want in order to honor God's command. What have you ever sacrificed? Someday you will see the light. I promise. Come, let us all go together. We have much work to do. Pięknie. Syn już nas nie lubi. Masakra. No dobra, pogadajmy z nim. My child, I have something for you. Already my chosen fight the highwaymen throughout the long nights. Now I will ask them to find the strength to fight in the day as well. Your friend should make good use of the distraction and act quickly. My family cannot fight forever. As for you, remember God's gift. What you have experienced so far is just a taste of God's power. Do not waste it. I will also give leave for my judge to follow you. They speak only one language, that of violence. In this, they will serve you well. Before you can be our shepherd, you must be our sword. Go, and make the land safe for all who wish to live in peace. I feel sorry for the sinners having their home attacked like that. You are indeed the one I saw in my vision. No pięknie. Dostaliśmy łowcę.
jako towarzysza. 10 punktów talentów. Ale ja talenty, z tego co się orientuję, mam wykupione wszystkie. I tu się pojawia nowy pakiet. Co my tu mamy? Skok wiary. Bierzemy. Duch. Nawet nie ma się co zastanawiać. Gniew. Dotyk Edenu. I na ostatnią zabrakło mi jednego punktu. Zwiększa prędkość regeneracji. Ale ten punkt raz, dwa zdobędziemy gdzieś tam szlajając się po świecie, więc nie jest to jakiś wielki problem. No proszę. Ale właśnie. Lista. Mamy cały pakiet towarzyszy. Co nie zmienia faktu, że zwierzaki, jeżeli chodzi o Horacego i Timbera, są rewelacyjne. Podobają mi się najbardziej i w sumie najczęściej z nich korzystam. Nana jest bardzo fajną postacią. Lubię jej teksty. Carmina sprawdza się w walce. Sprawdza się naprawdę w walce i odpowiada mi, jeżeli chodzi o wygląd postaci. Jest całkiem sympatyczna. Gina, no tu mam mieszane uczucia. Z jednej strony fajnie naparza z tego ciężkiego karabinu, z drugiej strony wystarczy, że zbierze kilka obrażeń i, jak to się mówi, pada, kwiczy. Ale jest całkiem spoko. Pastor również się spisuje. Co prawda ja mam z nim drobny problem, gdyż on nie zawsze chce atakować wskazywane przeze mnie cele, bo jest za daleko. No, ale jest to dziwne, zwłaszcza, że korzysta ze strzelby, gdzie powinien być właśnie bardziej w pierwszym szeregu bitewnym. Ale jego koktajle Mołotowa bardzo ładnie się spisują. Z Harkiem za dużo czasu nie spędziłem. Także tego. Kurde, to bydle jest wiecznie nieśmiertelne. Holender, co Far Cry? To Durban się pojawia. No i tu mamy łowcę. Interesująca postać. Łowca interesuje mnie najbardziej, ale to tylko przez to, że ma tą przeklętą maskę. Ja nie wiem, kto to jest. I podejrzewam, że nigdy się tego nie dowiemy. Chociaż kto wie. No to co? Śmigamy dalej. Wróciłem do obozu. Co prawda, nie liczę na to, że tu się pojawiły jakieś nowe bronie. Sprzedamy surowce. Co my tu mamy? Cała masa starego sprzętu. Tego wciąż nie mogę zrobić, bo nie mam tej przeklętej skóry z niedźwiedzia. Ale gdzieś tutaj dostaliśmy łuk. Tylko ciekawe, czy łuk wybrańca. Aha, on jest z automatu dostępny. Także nie ma co szaleć. W każdym bądź razie, tutaj jest jeszcze grupa sprzętów z tej wyższej półki, które możemy ulepszać. I wiecie co? Ja bym to zrobił. Ulepszę sobie go o jeden poziom. Dzięki czemu, widzicie, on jest o wiele lepszy w obsłudze celności i tak dalej. I zadaje znacznie więcej obrażeń. 1320, 1200. To jest chyba na chwilę obecną. Otóż to najsilniejsza moja broń. A bardzo często z niej korzystam. Friend survived prosperity because of you. Captain, hurry. I'm glad you're back safely, but I can tell you went into the Bliss. I tried to warn you,
I hope whatever you got from Joseph was worth it. But we have a new problem. It's Rush. He's gone. I don't know where he is. He said he was going out to do some recon, but he never came back. I've got a bad feeling about this. Please, go search the county for him. I'll watch over the people here. Be careful. Gdzie ten dziad mógł się udać? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my tutaj mamy praktycznie wszystko odkryte, nie licząc tego tutaj obszaru. Też na tym obszarze, jak widzicie, mamy całą masę jeszcze punktów niedostępnych, a w zasadzie nieodkrytych. Tutaj nam brakuje jednego trybka, tutaj trzech, tutaj taśma, tutaj zwierzaki. Tu mamy monstrualnego niedźwiedzia, którego poszukuję. Tu sprężyny. A jego nie widu, ni słychu. No cóż, okaże się w najbliższym czasie. Naszym następnym celem jest nawozownia, więc w towarzystwie Nany udamy się w jej stronę. Ja co prawda obieram drogi totalnie nieprzewidywalne. Także jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję jechać ze mną samochodem, nie zazdroszczę. No gdzie? Przez przypadek potrąciłem jakiegoś biednego jegomościa. Dobra, jest nawozownia. O rajku. Rury, 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 rury. Idą tutaj, idą tutaj. Tu pewnie też jest zamknięte. Idą tu. Dobra. Że tak powiem, mam ten kluczyk. Gdzie tu są bomby? Raz głowy. Gdzie tu są te bomby? Tutaj
tutaj chyba nic nie mogę zrobić. Oj, niedobrze. Jeszcze jedna. Na, posuń się, bo nie mogę wyjść. Dobra, tylko gdzie tutaj? No tak. Czemu nie mogę wejść do tego traktora, ja się pytam. Dobra. Thank you for saving. Don't stop now, Rabbit. What's your memory like these days? I'm gonna need it for the next one. I love me a good puzzle. Dobra, ostatnia. Ostatnia. Druga. Pierwsza. I trzecia. Rozbrojone. Było ciężko. No na, Jaja sobie robicie. Nie do końca mi się to podoba. No ale jaki mam wybór? Get out of here! Now! This feels real familiar. Like we've been down this road before. Oh. Relax. Stay a while. Czego wy chcecie, co? You've been so good up to this point. Look at that. See how easy you can be to get along with? I wanted you to understand that. I wanted you to see that things could have ended differently if you just listened to us and went away. Instead, you chose the stick. Here it is. No, szlak by to. Spend all night wiping those hopes and dreams off my boots.
You know, before you showed up, everything was fucking... You came in with your fancy train and your fancy people trying to make this place into something that is... And when we tried to be reasonable, you thought it'd be a good idea to stir up the pot. Over and over and over. All because you thought there was a hope for your future? There's no hope for you. No future. For any of you. Oh, shit! Czyżby jedna siostrzyczka z głowy? Michelle, Louise, I need you to listen to me. Why? You're not coming with us. I don't have a choice. Your father... Daddy says if you're not with us, you're against us. It's not that simple. Yes, it is. Gotta go, Mom. Dad's here. Michelle, you two need to take care of each other. Because your dad, he won't. He has a lot of big plans, but everything he does ends in violence. Dad solves problems. He creates them. He leaves a trail of bodies behind him. He doesn't care who gets hurt. Don't end up like him. Promise me you won't be like him. You saw that though, right? I fucking hawked out like that? Everything was normal until they went up north. Maybe it's time we ask them freaks some questions. Szkoda Tomcia. Rush, I'm sorry. I'm sorry I got on that train. I'm sorry I brought you to Hope County. We'll always remember you. You took a risk for us, and it cost you your life. This is all my fault. Rush? I promise we'll make you proud. He was a good man. Selfless. And you did everything you could. Twins are always a step ahead. We need another angle.
check on Carmina. When you want to hear what I have in mind, come talk to me.